Uśmiechnij się. Takie hasło przyświeca teraz piłkarzom warszawskiej Polonii. Muszą oni być pogodni, radośni. Tego bowiem wymaga od nich trener Liczka. Dobry humor opuścił jedynie Mariusza Pawlaka. PZPN ukarał go za brutalną grę w meczu z Wisłą, półroczną dyskwalifikacją w zawieszeniu i 1000 złotych grzywny. Na dodatek na rozgrzewce Pawlak odniósł kontuzję i w tym meczu nie mógł zagrać. Komu jeszcze było nie do śmiechu? Trenerowi GKS Januszowi Białkowi. On na ławce rezerwowych posadził dziś tylko bramkarza i dwóch graczy z pola. To chyba najkrótsza ławka w historii rozgrywek naszej ekstraklasy. Katowiczanie wciąż czekają na odwieszenie zakazu transferów. Gość honorowy Kazimierz Górski na trybunach stadionu przy ulicy Konwiktorskiej. Pierwszy gwizdek sędziego Krzysztofa Zdunka z Łodzi. Ławka rezerwowych GKS-u bardzo skromna. Pierwsza groźna akcja gospodarzy. Dobrze przedziera się Kaczorowski. Kaczorowski, dośrodkowanie w pole karne. Jest Tarachulski, nie może złożyć się do przewrotki jeszcze Bartczak. Ale nad bramką Piotra Lecha. Bartosz Tarachulski, on właśnie zastąpił w ostatniej chwili Mariusza Pawlaka. To była decyzja trenera Liczki dosłownie 5 minut przed rozpoczęciem spotkania. Sporo ruchu w polu karnym, mija się z piłką Piotr Lech. Groźny strzał Bąka, ale nie może się cieszyć ani trener Liczka, ani kibice. Wciąż bez bramek na Konwiktorskiej. Rusza GKS, Gajtkowski, Kubisz. Moskała jest w polu karnym, ale bardzo ładnie najgroźniejszego napastnika GKS-u zastopował Kaczorowski. Szansa na wyjście z szybkim kontratakiem GKS-u. Tutaj Dziewicki fauluje Schnauznera, przez co ogląda żółtą kartkę, którą pokazał mu sędzia Zdunek. Piotr Dziewicki. Za to właśnie przewinienie ujrzał żółtą kartkę. To było w 20 minucie, a dosłownie 2 minuty później takie starcie. Tym razem z Jackiem Kowalczykiem Dziewickiego, ale teraz sędzia Zdunek nie sięgnął po żółtą kartkę. I słusznie, gdyby tak uczynił, Dziewicki musiałby opuścić plac gry. Kolejna akcja GKS-u. Wychodzi Bała, przewraca się w polu karnym, atakowany przez Gołaszewskiego. Nie ma jednak mowy o rzucie karnym. Gramy dalej, wciąż 0-0. Ponownie Bała i ładne wyjście z bramki Andrzeja Krzyształowicza. To kolejna akcja Polonii, 34. minuta. Gołaszewski, błąd Piotra Lecha, ale nie ma żadnego piłkarza czarnych koszul, żeby dobić piłkę. Skrzętny zanotował to trener Liczka. I już GKS, Schnauzner, lewa strona boiska, wychodzi Schnauzner, do kogo zagra? Wybiera Gajtkowskiego i dwóch piłkarzy GKS-u na 5. metrze zderzają się ze sobą, to Bała i Moskała. No i gdyby nie ich gapiostwo, byłoby bardzo groźnie pod bramką Krzyształowicza. Minuty uciekały, wciąż 0-0, Dąbrowski i Ekwueme. Atak pozycyjny Polonii, Kaczorowski bardzo aktywny w tej pierwszej połowie, pomocnik czarnych koszul, wciąż Kaczorowski, tym razem pewnie Piotr Lech. Jeszcze Polonia, ale już końcowy gwizdek. Po pierwszej połowie kibice ani trener Liczka nie zobaczyli gola, a to żona trenera Liczki, która przyjechała specjalnie na to spotkanie. Co też jej mąż i piłkarze Polonii uczynią w drugiej części. Na razie, na początku, pierwsi zaatakowali gracze GKS-u. Gajtkowski, 16 metr, Gajtkowski, przepiękny gol piłkarza GKS-u. To 48 minuta tego spotkania. Młody, w sumie niedoświadczony piłkarz GKS-u strzela gola, a tę bramkę oglądał siedzący na ławce rezerwowych Mariusz Liberda, który już wyleczył kontuzję, czeka teraz na swoją szansę. Wciąż jednak trener Liczka stawia na Krzyształowicza. Kolejna akcja i jest drugi gol dla GKS-u. 53. minuta, a więc początek drugiej połowy wstrząsnął Konwiktorską. Marek Kubisz zatańczył w polu karnym. Piłka jeszcze odbiła się od Gołaszewskiego. Zmyliła bramkarza. Co na to trener, selekcjoner Jerzy Engel w nietypowej dla siebie roli komentatora studia S13. Ruszyła Polonia. Nie ma gola. A było bardzo blisko. Widział to trener
Janusz Białek, strzelał Maciej Bykowski. Polonia przegrywa 0-2. Podziałało to na czarne koszule jak płachta na byka. Rzut karny. Od razu sędzia Krzysztof Zdunek pokazał na wapno. Schnauzner nieprzepisowo powstrzymał Macieja Bykowskiego. Z 11 metrów Gołaszewski pod brzuchem puszcza Piotr Lech. A więc 1-2, a to starcie Bykowskiego z Piotrem Lechem. Wydaje się, że bramkarz GKS-u ma złamaną nogę. Oczywiście tak się jednak nie stało. To starcie nie było aż takie bolesne. No niemniej jednak na pewno Bykowski wcale nie musiał tak brutalnie atakować bramkarza GKS-u. 1-2. Dziś Gołaszewski rozgrywał setny mecz w barwach Polonii. Uświetnił go bramką, ale czarne koszule wciąż przegrywały. Teraz Bartczak bardzo ładnie złożył się do strzału i Piotr Lech już nie cierpiący, a pewnie interweniujący. To druga zmiana w ekipie GKS-u. Adam Giesa na boisku. Tak, plac gry opuścił Andruszak, a więc tym samym trener Białek na ławce już ma tylko rezerwowego bramkarza Jarosława Tkocza. Kaliszan i słupek ratuje GKS. To 76. minuta meczu. Minuty uciekały, a Polonia wciąż przegrywała na Konwiktorskiej z Katowiczanami. GKS w ostatniej kolejce nie rozgrywał swojego meczu. Spotkanie z Widzewem przełożone ze względu na zły stan techniczny jednej z wież oświetleniowych na stadionie GKS-u. A Polonia stoczyła ciężki bój remisowy w Krakowie. To 79. minuta. I za odpychanie rywala kapitan Polonii, reprezentant kraju Arkadiusz Bąk dostaje czerwoną kartkę. Bardzo odważna decyzja sędziego Krzysztofa Zdunka. To właśnie ten moment odepchnięty Mirosław Widuch. A wcześniej w 55. minucie za to przewinienie Arkadiusz Bąk ujrzał żółtą kartkę. A więc w samej końcówce Polonia grała dziesiątkę, nie zdołała zremisować. Niesamowity, bardzo cenny sukces GKS-u. Zmartwiona mina czeskiego trenera czarnych koszul i radość w ekipie z Katowic. Panie trenerze, czy to ta przerwa ligowa wam tak dobrze posłużyła? No chyba tak. Mieliśmy więcej czasu na to, żeby trochę zaoszczędzić tych sił do meczu. I po Polonii dzisiaj było widać, że zapłacili straszną cenę za mecz w Krakowie, ale oczywiście nie chciałbym tym samym umniejszać naszego wysiłku i naszej sposobu gry. Myślę, że nasza gra i wynik mogły się tu podobać i na pewno nie były przypadkowe. Trener Liczka prosi swoich piłkarzy: panowie, uśmiechajcie się. Ciekawe, czy teraz piłkarze będą pamiętali o słowach swojego trenera.